Kowniński poranek. Wstaliśmy skoro świt. Zaczerpmy trochę świeżego powietrza i widoku za okna. Wschodu słońca. O, co jest? Ano tak, jesteśmy za folią. Będziemy się zbierali, będziemy jechali autobusem do Wilna. Dzisiaj plan to jest właśnie Wilno. Dobra, widoków tutaj nie ma. Zmieniamy miejscówę, jedziemy tam, gdzie są. Zmieniamy miasto nawet, o. Dzień drugi. Dotarliśmy do Wilna. Na Litwie koleje są, ale ich udział w ruchu pasażerskim jest szczątkowy. Mają za to świetnie zorganizowane komunikacje autobusowe. Te dworce autobusowe to jest zupełnie coś innego niż u nas. Można nie rozumieć języka, nie wiedzieć, gdzie się weszło po raz pierwszy, a jakoś automatycznie idzie sobie wszystko załatwić. Z Kowna jechało się tutaj 1,5 godziny. Wychodzimy z obszaru właśnie dworcowego. I idziemy, tak jak wczoraj w Kownie, zwiedzić szklankę miejską. Zaczniemy od Ostrej Bramy. No i zobaczymy, jak to wygląda, ta osławiona Ostra Brama. I tak, to jest ta Ostra Brama. Zacznę trochę nieklasycznie, bez ułożenia się ładnie pod zdjęcie. Jak widać, podchodząc do tej Ostrej Bramy, to ona 4 liter nie urywa, jeżeli idzie o to, jak jest sprzedawana jako główna atrakcja, ale to też nie jest jej zadaniem, bo trzeba też rozumieć formę tego zabytku. Jest to jedna z bram wjazdowych do miasta, ostatnia część murów obronnych Wilna. I tak naprawdę to serwienie atrakcyjne to znajduje się po drugiej stronie, ponieważ tam jest zbudowana kaplica, która pełni... która robi ze starego miasta, długiej ulicy tam z tyłu, rolę kościoła, nawy. Prezbiterium w postaci właśnie Ostrej Bramy, część napowa to ulica. Nie, pójdź nie uczę, bo wypadło na rowę. I ponownie ujęcie tej Ostrej Bramy, o której tak wszystko się rozchodzi. Jak widać, to ciężko nawet się dobrze ustawić, żeby zrobić sobie atrakcyjną fotkę, więc tutaj trzeba dobrze znać historię, żeby wiedzieć, na co się patrzy, bo sam obiekt, powiedzmy sobie uczciwie, sam się nie broni. Zgodzisz się? Czy tobie urywa 4 litery i wow, właśnie tu padłaś. Ale chodźmy dalej, właśnie tutaj zaczyna się stare miasto.
właśnie w Wilnie i dalej będzie, będzie tylko lepiej. No, tyle w temacie. Idziemy dalej. Jest odbywa jakieś nabożeństwo, więc cichutko. To jest druga część właśnie Ostrej Bramy. I tam znajduje się obraz Matki Boskiej. Dosyć płytko ulokowany, ponieważ właśnie, jak wspomniałem, ta część bramy ma robić za prezbiterium i czynić częścią nawową całą tutaj tą przestrzeń starówki. Więc to jest taki jakby kościół pod otwartą chmurką. Ale jak wspomniałem, trzeba wiedzieć, na co się patrzy. Wśród osób zaangażowanych mocno w tematy takie dewocjonalne jest spór mocny pomiędzy czyj obraz jest lepszy, czy ten tutaj w Ostrej Bramie, czy nasz w Częstochowie. Więc Litwini upierają się, że ich, ponieważ Matka Boska jest tutaj przedstawiona na obrazie sama, więc całkowicie może poświęcić petentom swoją uwagę. Natomiast ta nasza na Czarnej Górze trzyma Jezuska, na Jasnej Górze trzyma małego Jezuska na rękach, więc siłą woli nie może poświęcić petentom całej swojej uwagi, więc taka ciekawostka. W tle wileńska filharmonia. Pierwsze wrażenia w porównaniu do wczorajszego Kowna. Wszystko jest większe, jeżeli to jest możliwe, to jeszcze bardziej czyste. I znajdujemy się... gdzie? W Wilnie. W Wilnie, na rynku wileńskim. Rynek jest zrobiony na planie dziwnego trójkąta, więc jest taki śmieszny, nieklasyczny. Z tyłu widzimy ratusz, a za nami plac rynku. To aż dziwne generalnie. To aż dziwne w stosunku do naszych polskich rynków, że nie jest obstawiane tutaj budkami z piwem. Chociaż wiem dlatego, że oni mają tutaj problem z alkoholem. Ale nie ma żadnych kramów, tu jest pusto, o dziwo. Knajpki są wcześniej, te knajpki będą później, a sam rynek jest puściutki i praktycznie niezagospodarowany. Dalej jest czysto, aż za czysto. Charakterystyka Wilna to małe, ładne, fajne, urokliwe uliczki. Bardzo magicznie się chodzi. Dotarliśmy do celu, można powiedzieć pośredniego, wileński zamek, archikatedra, ścisłe centrum, najbardziej pocztówkowa rzecz na Litwie. Teoretycznie mógłbym coś historycznego o tych rzeczach powiedzieć, z drugiej strony bym przeczytał wam Wikipedię, więc nie jesteśmy tutaj robić poradniki turystyczne, więc kto chce, to sobie przeczyta Wikipedię o tych zabytkach, a ja tutaj ładnie pokazuję panoramę. Jak to ślicznie wygląda, no to już czyściej się po prostu nie da. To oczy bolą, jak się na to wszystko patrzy. Biało i ekstremalnie czysto. Za zamkiem tutaj nie widać, jest wzgórze ze starym zamkiem. Tam teraz stoi ładna ceglana forteca, ruiny fortecy. Więc mamy farta, jest znowu 30 stopni, pogoda jak na zamówienie i będziemy się dalej wspinali. Wystarczyło trochę zmienić kadr. Tam widać tą wieżę starego zamku. Tam pójdziemy, tylko czekamy aż jeszcze troszkę bardziej słońce idzie wyżej i troszkę jeszcze bardziej się ociepli. Czy podbijemy powyżej 30 stopni.
na upalnym, palącym słońcu, a tutaj jeszcze widać powoli też cel, który mam tutaj wymyślony. Tam na wzgórzu jest pomnik z ładną panoramą miasta. Tam też mamy zamiar się udać. Ale dystanse do pokonania piechotą są właśnie większe niż wyglądało to na mapach, na Google'ach. I wrażenia, jakie zamek robi na nas po tym, jak żeśmy z niego wyszli. Będzie ciutkie mieszane, ponieważ jest to ładnie estetyczna konstrukcja, jak najbardziej. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że jest to coś nowego, które zostało wybudowane na fundamentach tego zamku. Nie dlatego, że chcą turystów robić w jajo, tylko no wiadomo, wojna te sprawy i się oryginały nie uchowały. Widać właśnie w zabudowaniach dużo nowoczesnych tam konstrukcji, jakieś windy, takie rzeczy właśnie, które powoduje, że estetycznie wygląda ładnie. Historycznie to tak bardziej jest makieta. Spróbujemy znaleźć teraz drogę do tego wysokiego starego zamku, tej wieży, która tam się ostała. No i zobaczymy, jak pójdzie, bo jakoś nie ma żadnych wskazówek, jak tam wejść. Taka ciekawostka. W tamtym miejscu nagrywano sceny do serialu Czarnobyl z 2019 roku. Mieściło się w tamtym obiekcie, mieściła się restauracja. Większość serialu została nakręcona na Litwie. Ze względu na to, że kręcąc zdjęcia, które miały sugerować Prypeć, musiano znaleźć, jako że Prypeć była młodym miastem, musiano znaleźć bloki, przy których rosną młode drzewka. Więc okazało się, że właśnie takie standardy spełnia właśnie Wilno. Znaleźliśmy ładny plan miejsca i okolic. Byliśmy przed chwilą tutaj, na tej wieży w starym zamku. Nie byliśmy na tej wieży, ponieważ wejście kosztuje 4 dychy, przeliczając na nasze. To nie dlatego, że ich nie mamy, bo jesteśmy na urlopie i z pieniędzmi się nie liczymy, ale niektóre praktyki to po prostu oddzielanie pieniędzy od ich właścicieli i w tym wypadku tak było. Udamy się teraz na wyższą górkę niż ta za 4 dychy. Gratis wejdziemy sobie tutaj na wzgórze z 3 krzyżami, skąd będzie się rozpościerał piękna panorama na resztę miasta. Niełatwo mnie kochać. Wyrwałem Monikę do wejścia na wzgórze 3 krzyży w te 30 stopni. 10 km już mamy przechodzone po mieście. I teraz właśnie ta górka. Centrum Wilna z jednej strony, z drugiej strony widać ładne obszary leśne. To jest gdzieś tam. Chwila triumfu. Udało nam się wejść na wzgórze 3 krzyży. Wyżej się chyba nie da. I piękny widok na panoramę Wilna. Łącznie z tą niesławną wieżą za 4 dychy. A wystarczyło spalić 10 tysięcy kalorii, spacerek do góry. I widoki jeszcze lepsze.
zdradziłem kolej. Jesteśmy w Bariunpolu, bo pociąg powrotny miał nie jechać do Polski i przesiedliśmy się, testujemy międzynarodowe połączenia autokarowe. Miałby wyjść. Więc jest gorąco i jest ciaśniej. Wolę pociągi. Dzień dobry, pasażer. Dalak Musotus do razu z Mariunpol. Abdulany Sierżu nas lejksy, przecież stundys. Dear passenger, now we are going to... Tradycyjnie na koniec dnia opis noclegu. PRL chciał i zrobił z Białegostoku turystyczną stolicę Podlasia. Dlatego też duża ilość obiektów po PRL-owskich. To jest nasz nocleg, hotel Turkus z ryflowanej, falowanej blachy, ładnie obity. Trzyma klimat. Aktualizacja. Scena, którą przed chwilą widzieliście w hotelu Turkus w Białymstoku, okazała się nieprawdziwa. Nie nocowaliśmy tam, ponieważ ja się pomyliłem. Kupowałem na Bookingu, rezerwowałem ten hotel, ponieważ kiedyś w nim byłem i zobaczyłem po prostu rysuneczek, że Białystok, taki biało-czerwony właśnie hotelik, to jest to ja jeszcze raz to wezmę, bo ja to znam. Kliknąłem, przeszliśmy do rejestracji, pani się mocno zdziwiła. Powiedziała, że nie mamy tutaj rezerwacji, to nie jest ich hotel, ich jest lepszy, nasz jest gorszy i gdzieś położony na przedmieściach Białegostoku, więc wczoraj jeszcze była szybka relokacja do tego właśnie, co zarezerwowaliśmy, ale mogłem się pomylić, ponieważ jak widzicie, to wygląda w ten sam sposób. Ryflowana blacha, tak jest. Ryflowana blacha jest biało-czerwony, znajduje się w Białymstoku. No, miałem prawo kupować rzecz oczami. Standard faktycznie jest dużo niższy niż ten, który zapamiętałem z tego Turkusa. No ale co, jakby dużo nie wymagać, no to szczury nie biegają po łóżkach, więc nam tam styka, nie? I to było wczoraj, dzień później. Na śniadaniu były lokalne potrawy, czyli... te pierogi ze skwarkami, chyba lubią tutaj. Tak, wschodnio. Wschodnio i kiszka ziemniaczana. Bardzo dobra. I mortadela w plastrach z Biedry też była.